Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji Star Nowa TV. Zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Chyba nie ma w Tarnowie drugiej takiej osoby, która o jazzie wiedziałaby tyle, co mój dzisiejszy gość. Piotr Pociask, aranżer, gitarzysta jazzowy, kompozytor, dyrektor i pomysłodawca festiwalu Jazz Contest. Jest laureatem Nagrody imienia Bogusława Wojtowicza i Złotej Róży. To twórca i lider różnorakich projektów muzycznych. Panie Piotrze, wstępem do naszej rozmowy niech będzie krótki film, który przygotowaliśmy. Zobaczmy go razem. Wspaniały człowiek, wspaniały kolega, wspaniały muzyk, artysta. Można o nim wspomnieć bardzo pozytywnie jako o nauczycielu z pasją, który swoją wiedzą, obyciem scenicznym, kulturą muzyczną przyciąga uczniów do siebie. To jest nie tylko muzykiem, to jest taki człowiek orkiestra, ponieważ tak, no po pierwsze jest gitarzystą po dwóch dobrych uczelniach, bo Katowice i chyba, o ile pamiętam, Rzeszów. Jest kompozytorem. To nagrał płytę zresztą z wybitnymi muzykami polskimi, jazzowymi, gdzie wszystkie utwory zagrane to są jego kompozycje. To jest ta płyta, proszę Państwa. Jest aranżerem też bardzo dobrym, bo prowadzi Big Band, który zresztą przy okazji festiwalu Tarnów Jazz Contest powstał i gra już ponad 12 lat ten Big Band. I Piotrek cały czas go prowadzi. Aranże robi, niektóre kompozycje nawet jego były grane. No i przy każdej okazji festiwalowej ten Big Band się prawie prezentuje, czyli 12 rok w Tarnowie. Festiwal Jazz Contest jest to wydarzenie, które ma wierną publiczność, przyciąga do Tarnowa wielu melomanów i miłośników sztuki jazzowej, muzyki jazzowej. Jazz Contest to jego dziecko, prawda? No tak, to był Piotrka pomysł, ponieważ tu się od lat mówiło o tym, żeby może jakiś festiwal jazzowy zrobić, ale to nie było takie łatwe. No i Piotr był takim pierwszym facetem, który powiedział, że bierzemy się za to, nie boimy się. Pan Piotr Pociask przyciąga do Tarnowa swoją osobowością i znajomościami i kontaktami w świecie muzycznym. Wielu uznanych muzyków sztuki jazzowej, ale mnie jako dyrektora bardzo cieszą warsztaty muzyczne, które przeprowadzone są w naszej szkole tutaj i z których korzysta wielu uczniów naszej szkoły. No Piotrze, ja bym Ci życzył przede wszystkim, żebyś miał więcej pieniędzy na te następne festiwale, bo wiem, że często razem nawet próbowaliśmy rozmawiać, jaki mógłby być jeszcze program, jakich artystów można by z całego świata tu zapraszać i no, byłoby super, gdyby się jacyś sponsorzy pojawiali. Życzę Ci tego z całego serca. Bardzo miło. Co pan odnajduje w tym gatunku? Wszystko zaczęło się gdzieś na początku lat 90., kiedy wraz z kolegami zaczęliśmy się interesować tą muzyką. Wcześniej to zajmowałem się bardziej muzyką rockową, nawet taką cięższą rockową, można powiedzieć, metalową. Ale z chwilą, kiedy i do szkoły muzycznej tutaj zdałem i no przede wszystkim to nasze środowisko w Dębicy zaczęło się interesować jazzem, to no, zaraziłem się bardzo mocno, jak widać, do dzisiaj to trzyma. Ale to było od małego dziecka, takie zainteresowania? To znaczy muzyką tak, muzyką jak najbardziej. Czyli gitara od małego? No może nie gitara, bo wcześniej to były jakieś instrumenty w domu, a później były skrzypce przez jakiś czas. Gitarą zainteresowałem się mniej więcej tak, jak miałem 12-13 lat. No i dla gitary rzuciłem skrzypce. Ktoś zaraził Pana tym talentem? Jakoś odziedziczył Pan ten talent? Ja myślę tak, że w rodzinie muzyka była od zawsze, natomiast gitarę do domu to chyba przyniósł brat. Czyli muzykalna rodzina. No i tak do dzisiaj, można powiedzieć, no w i Pana do dzisiaj sercu. Tak, jakoś to już stało się częścią mojego życia.
cóż mi innego zostało. Panie Piotrze, już 9 grudnia po raz 12 ruszy największa i taka najbardziej prestiżowa impreza muzyczna w regionie tarnowskim. Czy pamięta Pan pierwszą edycję? Jak to miało w ogóle, jaki miał swój początek? Jak to się wszystko rozpoczęło? No, pierwszą edycję to trudno zapomnieć, bo praktycznie robiliśmy ją w trzy osoby i no było to czyste szaleństwo, mogę tak powiedzieć, z perspektywy czasu. Nie wiem, czy gdybym miał świadomość, jak to wygląda, czy bym podjął się drugi raz, ale jak już ta impreza wystartowała, no to postanowiliśmy ją kontynuować i tak trwa do dzisiaj. A czy organizując właśnie pierwszą edycję, spodziewał się Pan, że w ogóle ten festiwal przybierze takiej rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej, stanie się taką międzynarodową marką? Czy miał Pan wówczas taką świadomość? Raczej nie. To znaczy na pierwszym festiwalu był już John Betch, którego zresztą będziemy gościć w tym roku również. Natomiast to, że no i też konkurs był międzynarodowy, mieliśmy gości ze Słowacji wtedy, pamiętam. Było bardzo ciekawie, mieliśmy nagrody takie, że tak powiem, jakie udało nam się zdobyć, więc laureaci byli mile zaskoczeni. Natomiast to, że uda się ściągnąć do Tarnowa takie nazwiska jak Kenny Garrett, jak John Scofield, jak Mike Stern, jak Medeski ze swoim zespołem, Medeski Martin Wood, Terence Blanchard na przykład, no to są takie legendy dla mnie jako muzyka, że nigdy nie marzyłem o tym, że ich poznam osobiście, będę mógł z nimi porozmawiać, zamienić kilka słów. Czy pograć jak z Mike'em Sternem, to też było wspaniałe przeżycie. I tak, na pewno przy pierwszej edycji nie byłem tego świadomy. Bo wiadomo, festiwal ewoluował, tak? Też dużo się zmieniało. I też na początku pewnie myślał Pan, że zobaczymy jak to będzie po pierwszej i drugiej edycji. A czy to też troszkę nie wciągało po każdej kolejnej? No pewnie tak jest. Chociaż po każdej kolejnej człowiek jest dosyć mocno zmęczony, już się zastanawia, czy to jeszcze da się zrobić. Obiecuję sobie to już ostatni raz, tak? ale jakoś później, no w tym roku taką motywacją było jak gdyby, jak w innych celach zawodowych, prześledziłem cały ten festiwal od początku do końca i no i tak żal się zrobiło, że może jednak warto to kontynuować, bo jednak trochę fajnej rzeczy tu się wydarzyło. Jak dobrze pamiętam, chyba od drugiej edycji jest taka formuła, że ten festiwal poświęcony jest komuś, postaciom. Jak jest w tym roku? Tak, ten wątek historyczny wydaje mi się jest bardzo istotnym wątkiem, który nas odróżnia też od innych festiwali w Polsce. Jako, że w ogóle festiwal jest przede wszystkim nastawiony na misję budowania środowiska jazzowego, wspierania młodych na warsztaty, na konkurs, na zdobywanie tej wiedzy, to przyszło mi do głowy, żeby właśnie też przedstawiać te wątki historyczne, czyli cykl w stulecie urodzin. I w tym roku mamy dwa wspaniałe nazwiska, tych nazwisk jest więcej, ale no, brak po dni festiwalowych, żeby wszystkich uczcić. Ale te dwa wydaje mi się są szczególnie istotne. No, Nat King Cole, fenomenalny pianista i wokalista. Głównie ludzie go znają jako, melomani go znają jako wokalistę, ale to jest pianista, który nie dość, że nagrywał znakomite płyty w trio, zresztą był twórcą tego tria fortepianowego, to jeszcze nagrywał płyty z takimi ludźmi jak Dexter Gordon, grywał z Charlie Parkerem, z Dizzy Gillespie. W czasach, kiedy prowadził już swój program, wielki show telewizyjny i był wielką gwiazdą, zarabiał bardzo dużo pieniędzy, jak na czarnoskórego muzyka, to był w ogóle ewenement w tych czasach w Stanach Zjednoczonych.
to mimo wszystko nagrywał dalej płyty pianistyczne, stricte jazzowe. I też z tego powodu jazzmeni go bardzo szanują i podziwiają. No i Art Blakey, no to kolejna legenda jazzu. Człowiek, który przez kilkadziesiąt lat prowadził Jazz Messengers. No wiele ciekawych anegdot można by o nim opowiadać. Niemniej jednak przez jego zespół przetoczyły się praktycznie wszystkie nazwiska współczesnego jazzu. Łącznie z tymi, którzy byli w Tarnowie, czyli Kenny Garrett, czyli Terence Blanchard, czyli Billy Harper. Dzisiaj oni są legendami praktycznie, a zaczynali właśnie w zespole Arta Blakiego Jazz Messengers, który działał od połowy lat 50. I tych muzyków chcieliśmy w tym roku i przedstawić, i uczcić. I temu poświęcone są dwa koncerty. Mhm. Czyli tak, oprócz tego, że świetna muzyka, to też taka natura misyjna, jak pan mówi. Przez 6 dni Tarnów stanie się taką stolicą jazzu. Przypomnijmy właśnie, kogo będziemy gościć się w naszym mieście. Udało się zaprosić na koncert finałowy z znakomitego muzyka, młodego co prawda pokolenia, ale już z wielkim stażem, i mówi się, że zdobył mistrzostwo świata wokalistyki jazzowej, bowiem wygrał konkurs w Montreux, który uznawany jest za takie nieformalne mistrzostwa świata wokalistów jazzowych, bodaj w 2013 roku. Dysponuje niesamowicie aksamitną barwą głosu, jest znakomitym muzykiem, wywodzącym się z bardzo muzycznej rodziny, a nazywa się Wojciech Myrczek. Dla tych Państwa, którzy nie znają jeszcze tego nazwiska, zachęcam do udziału w koncercie 14 grudnia w hali widowiskowo-sportowej Pałacu Młodzieży przy ulicy Gumińska. Razem z Wojciechem Myrczkiem zagra Big Band, Big Contest Band, w którym zasiądą same gwiazdy polskiego jazzu. Bardzo mocny skład i nasi tarnowscy muzycy również. Właśnie, bo poza tymi niezwykłymi koncertami gwiazd, to także konkursy i warsztaty. Powiedzmy też o nich. Konkurs o międzynarodowej renomie odbędzie się 9-10 grudnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie. Było w tym roku sporo zgłoszeń, między innymi z Holandii i Ukrainy oraz z całej Polski praktycznie. Także ciekawie zapowiada się ta rozgrywka. Wspomnę tylko, że 9 grudnia około godziny 20 w Bombay Music odbędzie się finał kategorii solowej, na który gorąco zapraszam. Panie Piotrze, proszę mi powiedzieć, jak pana zdaniem jest z tym jazzem w Tarnowie? Bo okazji do tego, żeby posłuchać akurat tego gatunku muzyki, okazuje się, że jest całkiem sporo. Mamy jazzowe piątki, czwartki, jazzowy rynek, tak? I też obserwujemy, że ta publiczność nie jest taka mała. To też cieszy. Jak w pana ocenie to wygląda? Też mi się wydaje, jeszcze oczywiście są koncerty w Tarnowskim Centrum Kultury. Myślę, że udało się tutaj stworzyć taką grupę w Tarnowie jazz fanów. Oni działają przy dwóch stowarzyszeniach, i przy Stowarzyszeniu Leliwa, i przy Stowarzyszeniu Art Contest. No, jak na tak duże miasto, to może tych klubów nie ma tak dużo, tak? No, marzeniem naszych, jako muzyków, byłoby to, żeby tych klubów było chociaż o połowę mniej niż w Krakowie, to już byłoby znakomicie. Bo jazz jest przede wszystkim muzyką graną na żywo. Czyli to, co jest na płytach, tak do końca nie oddaje tego klimatu, tych emocji. Płyty są dużo młodszym wynalazkiem, szczególnie płyty CD, niż jazz. No i muzyka klasyczna, przez to
wydaje w moim mniemaniu i jedna i druga muzyka przede wszystkim służy do słuchania na żywo. Mamy konkursy, koncerty, warsztaty. Czego jeszcze Pana zdaniem brakuje temu festiwalowi? Czego brakuje? No, tego, co chyba wszystkim dzisiaj. Czyli większego wsparcia finansowego, ale cieszymy się tym, co mamy i wedle tego układamy program i staramy się, żeby ten festiwal co roku był ciekawy. A proszę powiedzieć, czy w tym festiwalu, w sześciodniowym święcie jazzu w Tarnowie, taki przeciętna osoba znajdzie także coś dla siebie, która może z tą muzyką nie ma nic wspólnego, nic do czynienia, czy to wyłącznie dla takich koneserów dobrej muzyki? Myślę, że każdy koncert jest skierowany po części do i do tego środowiska, które się zajmuje jazzem, interesuje się jazzem, ale również dla każdego zwykłego melomana, każdego, kto lubi słuchać dobrej muzyki, bo w czwartek będziemy mieć koncerty pianistyczne. Między innymi będzie koncert Michała Szkila, który zagra materiał oparty na tańcach rumuńskich Bartoka. Czyli tutaj jest takie nawiązanie do muzyki klasycznej. W piątek jest tributu Art Blakey i wystąpi Piotr Wojtasik, którego już dawno nie gościliśmy w Tarnowie, a który zagra właśnie z Johnem Beczem, ale również ze znakomitym kontrabasistą Jorisem Tepe. I to jest taki koncert bardziej dla koneserów. Natomiast koncert finałowy w hali na Gumiskach myślę, że jest skierowany do każdego, kto lubi piękne melodie, piękne aranżacje i muzykę na żywo. Powiedzmy jeszcze, dzięki komu na pewno ten festiwal może się odbywać w Tarnowie? Serdecznie chciałem podziękować naszemu mecenasowi festiwalu Tarnów Jazz Contest, grupie Azoty. Partnerem głównym festiwalu jest województwo małopolskie, a sponsorem głównym MPEC Tarnów. Kogo na pewno chciałby Pan jeszcze gościć podczas festiwalu w przyszłorocznych edycjach? No i tych nazwisk jest bardzo dużo. Bardzo dużo i no, ta nowo powstała hala Jaskółka może się przyczynić do tego. No ale takie nazwiska jak pan Methini, jak bracia Marsalisowie, oczywiście nie razem, bo się pewnie to już nie uda, ale Winton Marsalis ze swoim Big Bandem, zresztą goście w tym roku w Polsce w styczniu, czy Branford Marsalis. No jest jeszcze mnóstwo muzyków mniejszego, jak gdyby nie kalibru, tylko o mniejszej sławie, bo znakomitych muzyków, znakomitych gitarzystów, których można byłoby tu w Tarnowie zaprezentować. No ale to czas pokaże, co się uda. I tych wzorców na pewno jest wiele, a jakąś taka jedna inspiracja dla Pana największa wśród tych artystów? Trudno mi powiedzieć, kto jest największą inspiracją, dlatego że mam wykształcenie i klasyczne, i jazzowe, i właściwie przez lata te inspiracje ciągle się zmieniały. Może wspomnę tylko o kimś, kto był takim impulsem do tego, że się jazzem zainteresowałem. To był właśnie Pat Metheny. Życzymy zatem, żeby środki finansowe pozwalały na to, żeby realizować marzenia poprzez zapraszanie artystów, którzy jeszcze nie gościli w Tarnowie. I zaprośmy naszych widzów do uczestnictwa w 12. edycji festiwalu. Serdecznie zapraszam na 12. edycję Tarnów Jazz Contest, która odbywać się będzie od 9 do 15 grudnia. Szczegóły na stronie www.tarnow-jazz.pl i do zobaczenia na koncertach. Ja również zapraszam i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.
studio wyposażyła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów z Tarnowa TV.